Siemano, jestem Skarro, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak wiecie, od dłuższego czasu użytkuję iPhone'a 15 Pro i w dzisiejszym odcinku chciałbym go porównać do iPhone'a 12 Pro i porozmawiać o tym, jakie odczułem różnice na korzyść właśnie iPhone'a 15 Pro. Zapraszam do oglądania. Więc tak, jeżeli chodzi o budowę tych telefonów, to iPhone 12 Pro jest wykonany ze stali nierdzewnej, jeżeli chodzi o ramki. Z tyłu mamy matowe szkło, które nie palcuje się i to jest bardzo fajne właśnie w tych modelach Pro. Właśnie 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro, ewentualnie 11 Pro, że właśnie z tyłu one nigdy się nie brudziły i właśnie to było zawsze takie fajne. W 15 Pro, jeżeli chodzi o tył, to również mamy taki szklany, ale boki się zmieniły, bo mamy tutaj teraz tytan. Jest chyba 2 mm warstwa tytanu tutaj, jest to tytan barwiony, bo jest to wersja niebieska, bo w kolorze naturalny tytan ta ramka jest właśnie naturalna tutaj. I raczej też w białym kolorze również będziecie mieli tą samą ramkę. Jeżeli się mylę, to napiszcie mi w komentarzu. Na przykład to, co również jest wizualną różnicą, to to, że tutaj kamery po prostu, czy te obiektywy są po prostu wielgachne, ogromne, a ten 12 Pro są takie malutkie. Właśnie kiedy na przykład tak się tu dotyka palcem, to mam wrażenie, że mogę go tu tak wcisnąć, to po prostu jest tutaj o wiele mniej miejsca, a tutaj to o, po prostu cyk, mogę sobie po prostu tak wadzić i to jest takie, mam wrażenie, przyjemniejsze, ale to oczywiście wskazuje na to, że tutaj są o wiele lepsze te aparaty. No i również to, że ma się bardziej takiego iPhone'a premium, to jest oczywiście na plus. Oczywiście to jest tylko taka drobnostka, ja o tym wspominam po prostu to, co tutaj widzę. Jeżeli chodzi o inne wizualne różnice, to nie ma ich za dużo. Jeżeli chodzi o rozmiar wyświetlaczy, jest on dokładnie taki sam. No i to właśnie teraz do wyświetlaczy, do ich jakości i tak dalej przechodzimy. Jeżeli chodzi o te dwa wyświetlacze, to one są podobne, chociaż tutaj jest o wiele on jaśniejszy niż tutaj, bo naprawdę zresztą to widać, zaraz wam pokażę najbardziej jasne ekrany, jakie tutaj można mieć. 12 Pro wygląda to tak, jest naprawdę bardzo, bardzo jasny. Tutaj jest o wiele jaśniejszy według mnie i zobaczcie sobie na porównanie tego w ogóle. Więc jak widzicie, jest naprawdę kolosalna różnica w ogóle jasności tych wyświetlaczy. I również oczywiście o czym warto wspomnieć, to to, że mamy tutaj 120 Hz wyświetlacz. Tutaj niestety tylko 60 Hz. I mówiąc szczerze, kiedy ja właśnie dłużej poużytkowałem sobie tego telefonu, już się tak bardzo przyzwyczaiłem do tego ekranu, to kiedy poużytkowałem sobie trochę tego telefonu, żeby właśnie to sobie sprawdzić, to mówiąc szczerze, tam była tragedia, w sensie tutaj była tragedia, jeżeli właśnie chodzi o tą płynność, to po prostu mam wrażenie, miałem przynajmniej takie wrażenie, że on bardzo się zacina i w ogóle z tego nie da się korzystać. Więc naprawdę, jeżeli macie iPhony starsze niż 13 Pro, właśnie z tym ekranem 60 Hz, czy te podstawowe iPhony, to jeżeli przesiądziecie się na wersję Pro, która ma 120 Hz, czyli od 13 Pro wzwyż, to naprawdę odczujecie kolosalną różnicę, jeżeli chodzi o płynność tego wyświetlacza. Naprawdę, mówiąc szczerze, nie ma obecnie lepszego ekranu w iPhone'ach, jak może być. Jeśli chodzi o mnie, to już to jest topka, bo oczywiście teraz najnowszym iPhone'em jest 16 Pro, no i tam trochę ten ekran jest jaśniejszy, ale jeżeli chodzi o jakieś właśnie jego odświeżanie, to jest wszystko takie same. Jeżeli chodzi o w ogóle same aparaty, no to tak jak mówiłem, tutaj te sensory, te obiektywy są większe, ale to oczywiście nie wszystko, bo tutaj mamy w ogóle w tym głównym aparacie, nie wiem gdzie on dokładnie jest, więc wam nie pokażę, mamy 48 megapikseli, gdzie tutaj mamy tylko 12. I mówiąc szczerze, w tych fotografiach widać o wiele większą różnicę niż mi się wydawało, niż będzie, no bo tak naprawdę tutaj, kiedy robiłem sobie zdjęcia takie nocne, pokażę wam tu gdzieś mniej więcej, no to naprawdę widziałem różnicę na plus właśnie w przypadku tego iPhone'a. Bo mówiąc szczerze, to ja nigdy nie widziałem aż tak dobrze wyglądających zdjęć robionych telefonem, no bo ja nigdy tych najnowszych telefonów nie miałem. Nie miałem w ogóle jak tego sprawdzić, więc jest to dla mnie bardzo przyjemne uczucie i takie miłe, kiedy mogę po prostu sobie popatrzeć na zdjęcia takie, które ja wykonałem z takiego praktycznie najlepszego, najnowszego iPhone'a. Jeżeli chodzi o nagrywanie filmów, to tu mamy 4K, tu mamy 4K, ale w tym iPhone'ie mamy również opcję trybu filmowego, czyli takiego specjalnego do nagrywania wideo, oraz również Apple ProRes, czyli taki wyższy zakres tych nagrywanych filmów. Nie przetestowałem tego do końca, więc nie będę się na ten temat wypowiadał, ale mówiąc szczerze, ten Apple ProRes może być naprawdę fajny, bo myślę, że jak będę na przykład z tym trybem nagrywał teledyski, no to będą one o wiele lepszej jakości. Mam również, jeżeli chodzi o zdjęcia, to również mamy możliwość robienia zdjęcia w RAW-ach i tu, bo w ogóle w 12 Pro ta opcja weszła.
No i te zdjęcia w RAW-ach też są bardzo ładne, bo to sprawdzałem już. Ale jeżeli chodzi właśnie o te zdjęcia w RAW-ach, to jakiejś specjalnie dużej różnicy nie odczułem. Przechodząc do baterii, to tak, tutaj mam w 12 Pro już dosyć mocno zużytą baterię, mam ją na poziomie 82% i nie jest to dużo. Oczywiście w tym iPhone'ie mam 100%, no bo to jest nówka sztuka, którą ja kupiłem, bo zwykle tak od telefonu kupowałem używany, jak wiecie. Ten kupiłem używany, ten właśnie taki mówiłem, kupiłem nowy. No i mówiąc szczerze, jeżeli chodzi o baterię, odczułem tutaj bardzo dużą różnicę, bo mówiąc szczerze, to właśnie w 12 Pro ona mi często nie starczała nawet jednego dnia, a tutaj, jeżeli mniej go używam, bo czasami oczywiście używam ich więcej, no to tutaj nawet może mi starczyć na 2 dni. I to jest naprawdę bardzo fajne, bo często mówi się, że tylko 15 Pro Max, czy w ogóle iPhone Pro Max, mogą takie rezultaty tej baterii dawać. A tak naprawdę 15 Pro również to może ci dać. Oczywiście wiadomo, to zależy od tego, jak bardzo go intensywnie używasz. Jeżeli będziesz na przykład ciągle na nim grał albo ciągle nagrywał wideo, to wiadomo, że będzie krócej. Ale do mojego użytku naprawdę ta bateria mi spokojnie wystarczy i mi Pro Max nie byłby w ogóle potrzebny. I właśnie dlaczego nie wybrałem Pro Maxa, o tym teraz powiem. Pro Maxa wybrałbym na pewno zamiast 15 Pro z kilku powodów. Pierwszy powód to to, że mamy tutaj w tym iPhone'ie zoom trzykrotny, czyli taki optyczny. Natomiast 15 Pro Max się to zmieniło, bo tam mamy pięciokrotny zoom. Czy to jest różnica, którą właśnie jakoś tak widziałem, bo testowałem sobie to w sklepie? Nie, powiem wam szczerze, ja nie widzę różnicy jakiejś takiej zauważalnej, bo oczywiście jakaś tam jest. Wiadomo, 3 a 5 no to trochę jest różnica, wiadomo. No i również to, że 15 Pro Max oferuje pamięć 256 w podstawie. Niestety ten iPhone oferuje tylko 128 i taką wersję posiadam. I mówiąc szczerze, zastanawiałem się po tych kilku dniach, jak go kupiłem, czy te 128 GB będzie mi na tyle starczyć, na ile planuję tego telefonu użytkować. No i myślę, że niestety może tak nie być. Oczywiście zobaczymy, jak będzie, to myślę, że zrobię na pewno jakąś recenzję po roku. Ale mówiąc szczerze, na razie te 128 GB myślę, że będzie dla mnie najbardziej optymalne. Jest to oczywiście też wersja najtańsza, więc tutaj nie narzekałem oczywiście. Ale mówiąc szczerze, 15 Pro Maxa nie wybrałem tylko z powodu rozmiaru, bo kiedy ja miałem w rękach 15 Plus, który właśnie ma ten sam rozmiar co 15 Pro Max, to on dosłownie nie mieścił mi się w dłoni, nie mogłem dosięgnąć kciukiem tego górnego ekranu. No i tak jak miałem też Oppo A79, który też ma ten sam rozmiar, to nie mogłem go na przykład schować w ogóle do takiej małej kieszonki w plecaku, gdzie każdy inny smartfon mi się mieścił i oczywiście ten też mi się mieści. Więc głównie z powodu rozmiaru nie wybrałem 15 Pro Maxa, ale z innych powodów na pewno wybrałbym go zamiast 15 Pro. Ale mówiąc szczerze, naprawdę 15 Pro jest dla mnie zupełnie wystarczający i myślę, że nie wykorzystam pełnego potencjału Pro Maxa, bo który właśnie ma większą pamięć, ma ten zoom pięciokrotny, no i po prostu jest lepszy, no umówmy się. Natomiast 15 Pro jest również warty, więc mówię wam, jeżeli nie zależy wam na podstawie 256, nie potrzebujecie tego pięciokrotnego zoomu, no to wybierzcie 15 Pro, bo naprawdę jest, jeżeli chodzi o jego kompaktowość, to jest naprawdę o wiele lepszy. Jeszcze chciałbym porozmawiać w kwestii 12 Pro, czy w ogóle warto ten smartfon kupić. Według mnie tak. I dlaczego? Wydaje mi się, a przynajmniej taka jest moja opinia, że ten telefon oferuje wszystko, czego mógłby wymagać taki średni użytkownik, właśnie tak, który średnio wszystkiego wymaga. Czyli właśnie oferuje dobry wyświetlacz, dobre aparaty, wystarczającą wydajność. I myślę, że jest to naprawdę bardzo fajny telefon, który można oczywiście polecić osobom, które właśnie mniej używają i czy mniej w ogóle wymagają. Ale jeżeli na przykład macie większe wymagania co do samego wyświetlacza, czy na przykład jeżeli chodzi o same aparaty, to wydaje mi się, że powinniście wziąć minimum iPhone'a 13 Pro, no bo ten telefon oferuje 120 Hz, oferuje właśnie nagrywanie w Apple ProRes, bo to był pierwszy iPhone, który oferował taki format, więc jeżeli wymagacie troszkę więcej, to wybierzcie 13 Pro bądź nowszego, a jeżeli tego nie wymagacie, to naprawdę 12 Pro będzie bardzo fajnym wyborem. Wracając jeszcze na chwilę do porównania tych telefonów, no to właśnie nie powiedziałem wam za bardzo o wydajności, jaką w ogóle odczułem w działaniu tego telefonu. Jeżeli chodzi o w ogóle samo takie działanie normalnie, kiedy go używałem, to na pewno te 120 Hz dało tą większą płynność temu telefonowi, ale jeżeli chodzi na przykład o jakieś gry, to na przykład ja na iPadzie miałem taką jedną grę, chyba która się nazywa Bounce and Collect,
Tam w iPadzie mam Apple A12 Bionic, czyli taki sam procesor, co był montowany w iPhone 10s, ale na tym iPhone też sobie w to trochę grałem, gdy tutaj jest Apple A14, a tu Apple A17 Pro. No i mówiąc szczerze, na tym iPhone'ie ta gra w ogóle się nie przycinała, bo na tym iPadzie były co chwilę jakieś ścinki. Tutaj też ich było, ale było ich tutaj mniej. A tutaj naprawdę to było o wiele płynniejsze, tutaj w ogóle granie sobie na tym telefonie. Więc też uważam, że jeżeli potrzebujecie telefonu, który jest wydajny, no to też zainwestujcie przynajmniej w 13 Pro, bo 13 Pro ma jeszcze taki fajny procesor, czyli Apple A15. Również ma dodatkowy rdzeń graficzny, który pozwala właśnie w takich bardziej wymagających aplikacjach czy grach. Ale naprawdę myślę, że jeżeli tego nie potrzebujecie, albo przynajmniej mniej gracie, no to 12 Pro również będzie dobrym wyborem. I to by było, widzowie, tyle, jeżeli chodzi o porównanie tych telefonów. Mam nadzieję, że oczywiście Wam się ono spodobało. Jeżeli o czymś tak nie za bardzo powiedziałem, albo jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście piszcie mi w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. No i również napiszcie, czy ten film Wam się spodobał, bo jest to dla mnie bardzo ważna rzecz, czy moje porównania Wam się podobają, czy nie. No i również możecie napisać w komentarzu, czy któryś z tych telefonów chcecie wybrać, czy 12 Pro, czy 15 Pro, czy w ogóle jakiś inny model iPhone'a, czy w ogóle może jakiś inny model smartfona chcecie wybrać. Więc napiszcie w komentarzu, jaki rozplanowujecie kupić, a jeżeli nie rozplanowujecie, to również możecie to napisać w komentarzu, mówię to już po raz czwarty, ale trudno. Więc oczywiście stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i wyczekujcie kolejnych filmów z udziałem iPhone'a 15 Pro. Na razie.